Przechodzimy do druku numer 9. Mamy tutaj zadanie z zakresu infrastruktury sportowej, które powiem, że niestety jest w rękach ZIS-u. Mówię niestety, bo jest to dla mnie jednostka kuriozalna. Mieliśmy od nich wycenę rok wcześniej z boiska. Miało zupełnie inne wymiary. Miało zupełnie inne wymiary niż rok później. Cena się zwiększyła prawie o 100%, a boisko jest takie samo, jak było przez 4 lat. Kolejny przykład jednostką ZIS-u. Nasze tegoroczne zadanie, dotyczenie boiska na Górce Narodowej, gdzie była wizja w terenie z udziałem mojej osoby i potem czytałem z niedowierzaniem notatkę ze spotkania, którą sporządził inspektor już w urzędzie, że razem ze mną stwierdził trawy w terenie, a tam była trawa po szyję i upraw żadnych nie było. No, w tej sprawie piszemy skargę na tego pana, który napisał. Napisał tą notatkę do urzędu, bo to jest po prostu nieporozumienie szerokie, bardzo szerokie. Nie ująć tego inaczej, bo musiał mocniej, a tu pani nagrywają. Jeszcze była sprawa tam jakie. Żartuję się. Dobrze. W każdym razie inne przykłady możemy mnożyć, ale przejdźmy do tej uchwały. Propozycja jest następująca. Halskie Lepapia, budowa studni głębinowej. Studnia ma na celu obciążyć budżet poprzez brak konieczności korzystania, no i sieć wodociągową, poprzez brak konieczności korzystania do utrzymania boisk, do korzystania z wody wodociągowej i korzystania do tego z wody ze studni głębinowej. No i do potrzeby to być też, bo wiadomo, jak w klubie sportowym woda się zużywa właściwie. No tak, ale z drugiej strony wiemy o tym, że parlament nie będzie musiał tę studię na studnię kłaść, powiedzmy, bo z tytułu tego, że finansujemy ją, to następny rok czy dwa, za 3 lata będziemy dawać datki na bieżącą obsługę tej studni bądź urządzeń. Operatorem jest Lepardia. Tutaj to zagrożenie jest po ich stronie. Znaczy oni decydują się na ten obieg, muszą mieć świadomość, że będą musieli wyrażać. Ale czy oni mają tego? Oni z całego katalogu propozycji, które dał ZIS, wskazali nie najdroższą wcale, tylko tą, którą uważam za najbardziej potrzebną i to była czas tej. Szanowni Państwo, podejrzewam, że za rok, za dwa temat wróci ci, którzy tu będą jeszcze, to albo dawno, że nie pamiętają tej kwestii, a ci, którzy będą pierwszy raz przyjmą jako nowo, bo na pewno wróci temat, bo to, co dzisiaj, powiedzmy, mówię, chcemy usłyszeć, to otrzymujemy, powiedzmy, od tych, którzy referują akurat, powiedzmy, punkt pierwszy, Lepardia, do Unii Głębinowej i, powiedzmy, jeszcze grupy innych ludzi. Ale ten temat czyli będzie... Czyli już powiedzieć, że ja przekręcam, konfabuluję tylko po to, żeby już szatę coś zarzucił? Nie, sam dopowiedziałeś sobie to, co chciałeś. Nie, ale nie. Proszę, nie, ja nie jestem taki wrażliwy, nie widzimy się o to mówić, ale tak zrozumiałam. Ale ja go tak nie zrozumiałam. Proszę, nie rozumieć, tak, bo nie było to moim... No, ja go tak zrozumiałem, bo my jesteśmy tak szybciej. Nie myślałem, że to jest wrażliwy. Potwierdzam fakty, że ten problem wróci. Będziemy sponsorować dalszą bieżącą, czyli bierzemy na siebie zobowiązania długotrwałe. Ta studnia im do niczego jest niepotrzebna. Powiedzmy, patrząc, jak ten obiekt wygląda na chwilę obecną, a jest w użytkowaniu, powiedzmy, mówię, placówki miejskiej, to również tutaj, powiedzmy, mówię, tą kwestię powinien się zwrócić bezpośrednio. Klepartia i tak dostaje. Systematycznie, powiedzmy, mówię, datki z różnego tytułu. Studnia kombinowa do niczego nie potrzebna. Pani Teodoro się zgłaszała? Myślę, że Klepardia ma świadomość tego, że no pewnie na taką inwestycję ich nie zdać, jakkolwiek pewnie będą musieli dołożyć tutaj do tych urządzeń. Natomiast tam jest studia głębinowa bardzo potrzebna. Oni zabiegali o to od lat i mają świadomość, że będą musieli ją później utrzymywać. Jest to klub sportowy, wiadomo, jest na garnuszku gminy, występuje o granty, tak jak każdy inny klub. Tam naprawdę nie przelewa się, jeśli chodzi o środki, a to, co robią z młodzieżą, jest nie do przecenienia. Pojedziemy na akcję. I warto wspomagać kluby, bo jeśli my potrzebujemy coś od Klepardii, to oni są. Użyczają nam swoich obiektów, biorą udział i współorganizują nasze turnieje
I wtedy możemy zobaczyć, ile tam jest młodzieży. Natomiast ja mam pytanie do pana przewodniczącego dotyczące drugiego punktu w pierwszym paragrafie. Budowa Wojska Gimnazjum 12 przy Kluczborskiej 60 100 zł. A w przegłosowanej przed chwilą uchwale 14 pozycja priorytetu dofinansowanie budowy boiska gimnazjum 12 30 tysięcy złotych. Ja już odpowiadam, bo to jest zrobione z premedytacją z racji tego, że klubów sportowych nie możemy dofinansowywać z priorytetu. Chcieliśmy z priorytetu dać 30 tysięcy. Ale to nie jest klub sportowy. W Klepardzie, ale mówię o Klepardzie. Nie, ja nie. Ale pani to dozwoli. Proszę przyjąć moje wyjaśnienie, tylko całe. Ja chcę opowiedzieć pewną historię, a pani potem powie, czy wystarcza, a jak nie, to będę próbował inaczej. Ale ja pochwalam Klepardzie. Ale nie jest zgoda, tylko że my chcieliśmy przeznaczyć środki, które są z zadania ZIS-u na budowę boiska, gdyż to jest i tak 50% środków, które potrzebuje szkoła na wyremontowanie swojego boiska. Dlatego kwota 60 tysięcy na pewno byłaby niewystarczająca. Chcieliśmy studnie sfinansować zadań priorytetowych, ale było to niemożliwe. Dlatego wymieniliśmy studnie ze szkołą i ta kwota jest dokładnie taka sama w ogóle. Tylko pytam, dlaczego znalazło się boisko zarówno w priorytetach 30 tysięcy, jak i w uchwale tutaj z zadań sportowych 60 tysięcy 100, razem 90 tysięcy 100. Bo początkowo mieliśmy przeznaczyć na to boisko 90 tysięcy 100. Ale właśnie o to pytam, dlaczego tak dużo na boisko, jeśli gimnazjum, jeśli utrzyma się w takiej wersji, jak jest w tej chwili, to nie wróżę mu dłuższej działalności. Znaczy, zanim oddam pani głos, to powiem tak. Wybór szkoły był kierowany pryzmatem liczebności i potrzeb osiedla w kontekście do tego, że tak naprawdę boisk w szkole szkolnych, przyszkolnych czy nawet nieprzyszkolnych nowej generacji, to mamy boisko w szkole na Pożyczkowej, mamy boisko niestety szczelnie zamknięte w szkole 21, i mamy boisko do kosza, bo na piłkę nożną zabrakło pieniędzy naszych przy szkole 119. 113 na boisko. Mają, chyba nie są skończone do końca, tam trwa rzeczywiście przebudowa. W każdym razie Azory mają. Krowocza Górka nie ma ogólnodostępnego. I zamysł był taki, żeby umożliwić stworzyć dla Krowoczy Górki ogólnodostępne. Tam tak naprawdę jest wejście praktycznie cały czas na to boisko. I nawet jeśli by szkoła znikła, to boisko będzie mogło zostać. I to jest dla nas klucz. Natomiast dlaczego 90 tysięcy, a nie 60? No odpowiedź jest prosta. Za 90 nie będzie tego boiska, a za 60 tym bardziej. I tak szkoła musi pozyskać więcej. Nie, jeszcze nie jestem. Proszę. Pani Ela, proszę pani dobrze. Pan przewodniczący powiedział wszystko. Chodzi o to, żeby to boisko służyło mieszkańcom okolicznych ulic i to było główną ideą. Nie chodzi o obsługiwanie tylko szkoły, ale właśnie osiedla. To nam dzisiaj zagwarantuje tą... Pani Zawodowska, pana Czechu, pani to do zgłoszenia. A ja nie bardzo wierzę, że boisko będzie ogólnodostępne. Będzie kolejne zamknięte na klucz. Kiedy budowane były boiska i była taka możliwość, to szkoła ówczesna, bo była to jeszcze szkoła, później dopiero gimnazjum, podstawówka, chciała korty. I uparła się na korty. Ma korty jako jedyna. Ale to, ten kort nie istnieje. Dobrze, ja w tej chwili wiem, że nie istnieje, ale to był pomysł, który zrodził się tam gdzieś, nie wiem, w czyjś głowie. No, modne były wtedy korty i jakoś, ale nikt nie daje na to. Natomiast ogólnodostępne boisko i tu nie wiem, gdzie Żak wie, o czym mówię, ale i Marek wie, o czym mówię, było klubu sportowego Krowocza. Pozwoliliśmy sobie go zabrać, ogrodzić i zrobić go niedostępnym. A mogła ta młodzież grać całymi dniami. Było ogólnodostępne, duże, pełnowymiarowe boisko. Ja do dziś się wściekam na to, bo to był skandal. Należało to boisko jako ogólnodostępne zostawić. Układ, jaki był, doskonale wszyscy wiecie, dlaczego tak się stało. Niemniej jednak nie udajmy, że nie stało się to z krzywdą Eluniu,
dla młodzieży tego osiedla. Zanim oddam panu Andrzejowi głos, bo chciałbym zadać, to chciałem powiedzieć, że tak naprawdę my po podjęciu tej uchwały jako projektu na zarządzie, jako taki pani dyrektor, informując rzeczą, że dla nas warunkiem tego dofinansowania boiska jest po pierwsze to, że ona znajdzie środki dalsze, bo tu jest za mało środków. Pod boisko jest wycenione 250 tysięcy. A drugi warunek, że boisko będzie ogólnodostępne. Od tego zaczęliśmy rozmowy. Pierwsze zdanie nie padło tutaj od pana przewodniczącego. Ale to jeszcze nieformalnie, to nieformalnie. Zanim jeszcze była promocja na zarządzie, a po zarządzie były te dwa warunki tak jeszcze. Natomiast tak naprawdę, gdybyśmy chcieli wybudować boisko ogólnodostępne od zera gdzieś, to jesteśmy skazani na porażkę z racji ilości środków, z racji też terenów gminnych, bo niestety nie ma ich za dużo. Takich, które byłyby dogodne, bo są wszędzie. No i powoli trzeba przy tych szkołach przekonywać dyrekcję do udostępniania boisk i do poszukiwania środków na remontowanie tych boisk. A tutaj na Krowoczy Górce mieszka blisko 10 tysięcy mieszkańców. Na pewno znajdzie się tam młodzież, która z tego skorzysta, jeśli to będzie mogła. Może zmieńmy to sformułowanie, panie przepraszam. Po panu Andrzeju, dobrze? Panie. Na ogólną dostępność. Tak. Ja wtedy będzie jasna. Szanowni państwo, powiem tak. Na pewno to boisko podzieli, powiedzmy mówię, te pieniążki, które zainwestujemy, tak jak do tej pory w Genezie było wszystkich, mówię, finansowanym przez nas, czyli zostanie zamknięte. To jest do momentu, powiedzmy mówię, deklaracji i rozmowy, że ono będzie ogólnodostępne, do momentu, kiedy powiedzmy mówię, nie zapadnie klapka i decyduje, żeby te środki pozyskać. Kolejna kwestia, to mamy na chwilę obecną już obiekty sportowe, które ulegają degradacji, a tworzymy nowe twory, nie finansując tych, żeby utrzymać ich stan bieżący technicznie dobry. I wydaje mi się, że na boisko przy Różborskiej nie powinniśmy zadawać środków, a przeznaczyć te na utrzymanie i polepszenie stanu technicznego bieżącego tych obiektów sportowych, które są ogólnie dostępne i które są w naszej dzielnicy. Ja tylko zanim oddam głos panu chyba Litak, panu Markowi, chciałem powiedzieć tylko tyle, że i każdy z was zrobił takie doświadczenie, myślę, by wrócić do czasu dzieciństwa. Ja jak byłem mały, to na boisku ligowym w życiu nie grałem. Z prostej przyczyny. Ono było dla mnie za duże i nigdy nie zebraliśmy 25 chłopa, żeby sobie zagrać. A na boisku przy bloku wystarczyło nas 6 i mogliśmy grać. I to jest przewaga małych boisk przyszkolnych nad tymi klubowymi, które owszem są fajne, ale dla 20 chłopa, którzy sobie raz w tygodniu zagrają mecz w niskiej lidze poniżej okręgowej. Panie Przewodniczący, doświadczenie dzieciństwa nie jest argumentem do wydatkowania 60 tysięcy publicznych. I to, że powiedzmy pana wspomnienie w tym zakresie, nie ma istotnego znaczenia na przełożenie pieniędzy publicznych i zasadność gospodarowania środkami. Owszem, tylko trzeba pamiętać o tym, że do szkoły tutaj chodzą dzieci, między innymi może pana, bo nie wiem, jak wygląda ta sytuacja, to jest pana prywatna sprawa, ale wielu rodziców teraz w naszej dzielnicy, a boisko to w tym momencie zagraża bezpieczeństwu tych dzieci. Więc możemy albo patrzeć na to, albo wykorzystać nasze środki racjonalnie. Ale jeżeli pan przewodniczący w tym przypadku mówi, to ogranicza się pan tylko i wyłącznie do dzieci i społeczności, bo ciągle kontestuje to ten fakt, że nie będzie ogólnodostępne. Czyli będzie dostępne dla ograniczonej, wyselekcjonowanej grupy ludzi i młodzieży. To proszę wziąć to pod uwagę. A jeżeli mówimy o fakcie otwarcia i powszechności, to nie ma do zastosowania, powiedzmy mówię, odwoływania się akurat do takiej wartości jak dzieci. Do szkoły chodzą dzieci, ale pan Marek. Znaczy ja mnie się wydaje, że przy tych boiskach jest jeden podstawowy problem. Boisko na Krowoczy, jak było ogólnodostępne, wyglądało tragicznie. Tam była ścieżka, środki boiska. Nie gadajmy rzeczy. Wiem, widziałem z okna. No mieliśmy dalsze dziwy. Tam wiem, jak wyglądało to boisko. Nie ogrodzone, to tak było. Nie ogrodzone, ale później było przejście. Moment, dajcie mi skończyć. Rzeczywistość jest taka, że musi być operator na takim boisku. Nie może być coś takiego. My szaskamy forsą. Ksiądz zabrał i zamknął. Szaskamy forsą zamiast zapłacić operatorowi, który będzie o to boisko dbał. Bo musi być gospodarz boiska. I wymusić, jeżeli mamy boisko ogólnodostępne, musimy wymusić na tym gospodarzu to, żeby to boisko było dostępne. Tylko tyle, ale musi być operator. To nie może być coś takiego, że my wybudujemy boisko,
ściągniemy dwóch i róbcie co chcecie. To czemu teraz wojska robili? Nie wiem, ja już nie jestem parafialny. Pani Ela, proszę. Ja chcę tylko wspomnieć, to jest w tej chwili tylko plaster asfaltu, zresztą zawsze to nie było wojsko, tylko plaster asfaltu. W tej chwili zagraża bezpieczeństwu, jest zakaz w ogóle wchodzenia na ten teren i uważam, że coś z tym, z tą powierzchnią bezużyteczną trzeba zrobić. To nie może być tak, że wpisanie ogólnodostępne i już będzie w porządku. Bo to świadczy po prostu o naszej niegospodarności. Tak wielki teren pozostawiony sam sobie. O czym to będzie świadczyć? No to można zrobić. No to samo to można zrobić. No proste. Można zrobić. No. Szkoła z operatorem. Szkoła jest w drugiej jest pracownik i czy ja rozumiem, że my boisko wybudujemy, możemy go nawet co jakiś czas dofinansować, utrzymać, żeby ono było, jest pracownik, który jest, ono jest ogólnodostępne. No, tyle. Tylko mówię o tym, że po prostu ktoś tam cały czas był. Ktoś w szkole jest zawsze. Oczywiście. No. Prosta sprawa. Jeżeli państwo tu pozwolą, ja zgłaszam jednak tą niewielką poprawkę, bo jest ogólnodostępne. Dokładnie. Dla mieszkańców. No, ogólnodostępne. To tak, bez głoszenia. Pan Mieczysław się zgłaszał oczywiście. Ja chcę chciałbym powiedzieć na temat naszego wojska w tym krolorze. Z chwilą przejęcia wojska przez Kościół była klauzula, że będzie wojsko udostępnione szerokiej publiczności i młodzieży. A przejdźcie państwo, zobaczcie jak to wygląda w praktyce. Wojsko jest zamknięte cały czas. A zobaczcie jeszcze na bokach, tam gdzie są miejsca siedzące, chwasty, chwast na chwaście. Czemu się nie chce tyłka ruszyć panu gospodarzowi, no bo on mówi, że to jest nie jego teren. A się okazuje, że to jest teren wojska. Wy widzieli, no jak wygląda tam wojsko? Te siedzenia wyglądają? Na Jawnicy. Nie, no ja widzę. A i ile razy nas zamknęli przez pan przewodniczący? Szanowni państwo, ja powiem tylko tyle, że jeśli chodzi o te zawiaste boiska, to one mają jedną cechę taką wspólną. Są rzeczywiście najtańszymi boiskami do gry w piłkę nożną, ale są boiskami, które mogą mieć tylko określoną przepustowość, bo inaczej stają się ziemnymi, bo się trawa po prostu zostanie wybiegać. Się jest. Dokładnie. Dlatego wszystko ma swoje uwarunkowania i zalety i wady i tak dalej. Dziękuję bardzo za tą całą dyskusję. No i z tą poprawką, którą pani Ela zaproponowała, zarząd przyjął, będziemy głosować uchwałę. Kto z państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję. 11 za, wstrzymujące, 0 przeciw.